Schemat jest banalnie prosty. PiS-owska fundacja dostaje od PiS-owskiego ministerstwa 5 milionów złotych dotacji. Za te dotacje kupuje po okazyjnej cenie od PiS-owskiego funduszu willę na warszawskim Mokotowie. Po 5 latach będzie mogła sprzedać tę willę, ale już po cenie komercyjnej, czyli mieć gigantyczny zysk. Fundacja nazywa się Polska Wielki Projekt i to jest nazwa jak najbardziej trafna, bo PiS realizuje dzisiaj wielki projekt. Wielki projekt finansowo-biznesowy, jakim jest zawłaszczanie i prywatyzacja Polski. Wykorzystywanie grosza publicznego, czyli pieniędzy z naszych podatków, do bogacenia się przez kastę partyjną i jej przybudówki. Czasem jest to tak prosty, czy wręcz prymitywny model jak ten na warszawskim Mokotowie, czasem o wiele bardziej działania inżynierii finansowej, przepływy pieniędzy zarówno w Polsce, jak i poza Polską. Efektem ma być zbudowanie imperium finansowego, które przetrwa najgorsze czasy PiS-u, a te czasy złe dla PiS-u zaczną się już za chwilę. Innym elementem tej układanki jest, jak wiemy, haracz nakładany na szefów spółek Skarbu Państwa. Każdy z nich godzi się dzielić swoim przecież wysokim wynagrodzeniem z partią. Widzimy karuzelę ludzi, którzy przechodzą z jednej spółki Skarbu Państwa do drugiej, bo nie mają kompetencji, nie wiedzy, ani wiedzy, na niczym się nie znają. Przy okazji tych transferów dostają wysokie odprawy czy rekompensaty za zakaz konkurencji i tymi pieniędzmi też dzielą się z partią. Tak działa ta piramida, a publicznie przecież znamy tylko jej wierzchołek. Żyjemy dziś w państwie totalnej patologii. Tu nic nie działa normalnie. Nie ma żadnych granic ani barier zepsucia. Wielki projekt PiS-u musi się skończyć, byśmy wreszcie mogli odetchnąć świeżym powietrzem.